Kiedy człowiek ma chandrę, to dobrze jest, jak ucieknie gdzieś, jak to mówią, na łono natury. Ja, jak widzicie, mam bardzo blisko swojego domu pewne łono natury. Chętnie bym wam opowiedział o tym lasku, bo to jest dosyć ciekawa historia, ale dziś nie o tym chcę mówić. Mówią tak. Zawsze o zdradzie dowiaduje się najpóźniej osoba zainteresowana, czyli mąż. O wyroku, który zapadł, najpóźniej dowiaduje się skazany. Dziś rano, kiedy wszedłem na swój kanał, zobaczyłem, że któryś z internautów był szybszy ode mnie i umieścił link do informacji z TVN24 o tym, że szeryf internetu ponownie jest skazany. Zanim odniosę się do tego wyroku, chciałbym umieścić tu jakby jeden komentarz. Tam relacjonujący sprawę dziennikarz napisał, że przyznałem się początkowo do 5 oszustw i że potwierdziłem współpracę z innymi osobami, czyli że nie działałem sam. Ja zdaję sobie sprawę, że zawód dziennikarzy, może inaczej, bo nie chciałbym obrazić tych dziennikarzy, którzy są naprawdę wspaniali i którzy znakomicie wykonują twój zawód, bo tych jest na pewno większość. Natomiast spora grupa dziennikarzy, tak to się chyba dzieje również w każdym zawodzie, ich etyka i profesjonalizm już dotarł do samego dna. Dlaczego tak mówię? Ponieważ gdyby dziennikarz chciał być rzetelny, to powinien zapoznać się po pierwsze z aktami sprawy, po drugie może powinien również porozmawiać z tą drugą stroną, czyli ze mną, i dopiero potem pisać o faktach, które są, a nie które mu się wydają, albo które tworzy tylko po to, żeby zrobić sobie większą oglądalność dziennika, gazety. To jest straszne. Chyba o tym ostatnio przekonał się również pan Kamil Durczok, jak łatwo jest człowieka pomówić, osądzić, nie zawsze koniecznie już sądowo. Teraz wróćmy do tego, co stało się w Lwówku Śląskim. Powiem wam tak, no jestem w zasadzie bardzo zaskoczony, bo kiedy w piątek sędzia ogłosił, że musi się zastanowić przez 6 dni nad wydaniem wyroku, byłem święcie przekonany, powiem wam, prawie że na 100%, no może na 95%, że wyrok będzie dla mnie korzyść. Dlaczego tak myślałem? Bo posłuchajcie, ja wiem, że część osób mnie nie lubi i to, co powiem, i tak nie trafi do nich, ale spróbujcie się chwileczkę zastanowić i zanim napiszecie ten swój kolejny komentarz niezbyt mi przychylny, to zastanówcie się sami u siebie, sami przed sobą. Przecież nie musicie tego pisać, nie musicie tego komentować. Zastanówcie się. Wyrok w Wielkiej Górze uchylił tamten pierwszy wyrok z Lwówka Śląskiego i jakby były dwa koronne argumenty. Argument, w zasadzie chyba trzy takie koronne argumenty. Argument pierwszy. Sędzia powiedział, że jeżeli w wyroku pisze się, iż wyjaśnienia czy zeznania oskarżonego były spójne i logiczne, to raczej to stwierdzenie przekreśla możliwość, że były to wyjaśnienia kłamliwe. To był jedna przesłanka uchylenia. Druga przesłanka to było to, że sędzina w Lwówku Śląsk po prostu złamała prawo. Tak, słuchajcie, sędzia sądu rejonowego złamał prawo.
ponieważ kiedy sędzia odczytuje zeznania świadków czy też oskarżonego, odczytuje dlatego, że są rozbieżności między jednym zeznaniem a drugim, to powinien odczytać wszystkie zeznania złożone wcześniej i o tym zresztą poinformować, że odczytuje takie i takie zeznanie z dnia takiego i takiego i wyjaśnić, na czym polega ta rozbieżność. Czy w tym przypadku tak się stało? Nie. Bo kiedy pani Janas, jedna z poszkodowanych Sulechowa, zresztą osoba, która od samego prawie początku kłamie, to kiedy ona zeznawała, jej zeznania składane przed sądem i przed prokuratorą, znacznie różniły się od zeznań, które ona złożyła, kiedy składała doniesienie o przestępstwie. I sędzia sądu we Lwówku z całą świadomością, z całą premedytacją nie odczytała tego zeznania, ponieważ ono było totalnie rozbieżne z tym, co zeznawała potem. To była druga przesłanka. I trzecia przesłanka, że w zasadzie ani sąd rejonowy, ani organa ścigania, prokuratury tak naprawdę nie pokusił o to, aby zdobyć jakieś konkretne dowody mojej winy. Bo sam fakt, że jako kurier, czy jako powiedzmy osoba, której polecono, przyjechałem i odebrałem pieniądze, nie jest jeszcze podstawą do skazania. Podstawą do skazania jest fakt, że przyjechałem i wiedziałem, dlaczego odbieram te pieniądze, że wiedziałem, że jest to oszustwo. W innym przypadku można by mówić ewentualnie w najlepszym przypadku o mojej głupocie. I zresztą ta głupota w jakiś sposób wystąpiła. Ja zresztą próbowałem to wytłumaczyć w sądzie, że ktoś, kto w jakimś momencie życia doszedł do sytuacji, która zagraża jego rodzinie w jakiś sposób, czy bytowi rodziny, zaczyna trochę działać irracjonalnie. Dzisiaj, gdybym z perspektywy czasu ktoś mnie spytał, to mówię, tak, zdaję sobie sprawę, że działałem tam pochopnie, irracjonalnie, nie zastanowiłem się nad tym, nie przemyślałem tego, ale ja zawsze podkreślam, przecież moja sytuacja i sytuacja poszkodowanych była dość podobna. Tam poszkodowane bały się o jakiegoś członka swojej rodziny i zadziałały irracjonalnie, wręczając jakiekolwiek pieniądze osobie, której nie znały. Ja, bojąc się o byt swojej rodziny, też zadziałałem irracjonalnie i bojąc się o to, że ktoś nie da mi jednak tej pracy, godziłem się na tą pracę na czarno. Zresztą w ogóle wam powiem tak, jeżeli teraz słyszę o tym, jak pan prokurator czy pan pełnomocnik poszkodowanej mówi, że oj, trzeba być człowiekiem co najmniej niepoważnym, żeby podjąć się pracy na czarno, no to bucham takim głupim, prymitywnym śmiechem. Panie mecenasie, panie sędzio, w jakim wy kraju żyjecie? Czy wy nie wiecie, że tu co najmniej 40% osób pracuje na czarno w mniejszej lub większej części? Jedni pracują całkowicie na czarno, bez żadnej umowy, inni pracują na umowach, w których jest podane wynagrodzenie za 1/4 etatu, a dostają na przykład za 2 etaty. Obudźcie się. Obudźcie się, w jakim kraju żyjecie. To nie ja wymyśliłem zasady, że w tym kraju można pracować na czarno i że inaczej, że w tym kraju w jakichś sytuacjach można pracować tylko na czarno. Ja wolałbym mieć umowę o pracę, tak jak ma pan sędzia, tak jak ma pani prokurator, tak jak ma pan mecenas. Wolałbym. Pytanie właśnie, czy ktoś, kto pobiera dość wysokie wynagrodzenie, nie z umowy śmieciowej, a z umowy o pracę, potrafi tą sytuację zrozumieć. Cóż,
Przegrałem kolejną bitwę. Zostałem raz skazany na 3,5 roku. Wyrok został uchylony. Teraz zostałem skazany po raz drugi. I co najbardziej dziwne, zostałem skazany znowu ciągle na tych samych przesłankach, które zakwestionował sąd. Czy może jakieś nowe fakty się pokazały? Tak, powiem wam. Pokazał się jeden, jedyny nowy fakt. Tym faktem jest to, co ja zresztą kilka razy na swoich vlogach mówiłem. Co zrobiła policja, co zrobił wymiar sprawiedliwości, co zrobiły organa prokuratury, aby wyjaśnić, kto ewentualnie współpracował z szeryfem, jeżeli już mówicie o współpracy. Jeżeli już mówicie, że byłem członkiem zorganizowanej grupy przestępczej. Ja to kwestię podnosiłem. Na wszystkich rozprawach, na wszystkich etapach postępowania mówiono, że to nie ma znaczenia. Nie ma. A może po prostu fakt, że w aktach sprawy, która została jakby wyłączona do osobnego postępowania, nie ma żadnego dokumentu oprócz dokumentu umorzenia. Czyli przez ponad 12 miesięcy policja polska nie potrafiła w tej sprawie zrobić nic. Nic. Nie potrafiła. Czy może nie chciała? Bo z drugiej strony zaczynam się zastanawiać, czy nie mają racji te osoby, które do mnie piszą i mówią. Marek, panie Marku, a jak to się działo? Skąd te grupy przestępcze? Notabene telefony, które się do mnie odzywały i do poszkodowanych, wykonywane były z Anglii, Kanady, Irlandii. Więc ja się pytam, skąd te osoby wiedzą, do kogo zadzwonić? Skąd wiedzą, że pod telefonami stacjonarnymi, a na takie telefony oni dzwonią, mieszkają osoby starsze? Skąd wiedzą, że te osoby mają zięcia, syna, wnuka? Te pytania w ogóle nie zostały wyjaśnione. Nawet te pytania nie zostały wyjaśnione. Ja się pytam, czy organa ścigania, mając do czynienia z tak wielką falą tych oszustw, bo to jest na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, Bóg wie jeszcze cholera na co, jest to potężny problem. Gdzieś wyczytałem, że skala sięga 60-70 milionów. I przy tak potężnym przestępstwie ja się pytam, co zrobiła policja? A może weszli we współpracę z kolegami z innych policji europejskich? Nie, kochani, nie weszli. Bo po co? Mają przecież szeryfa internetu. Najbardziej zabawne w tym wszystkim jest to, że pani prokurator, a za nią sędzia, czy przepraszam, sędzina, bo to przy pierwszym wyroku, obecnego wyroku na razie nie mogę skomentować, ponieważ jeszcze nie znam pisemnego uzasadnienia, wysnuli wniosek o totalnym zdemoralizowaniu szeryfa internetu. A ja się pytam, w czym się pokazało to totalne zdemoralizowanie szeryfa internetu? Może w tym, że przez prawie 10 lat, kiedy miałem sklepy piekarniczo-cukiernicze, zawoziłem pozostałe pieczywo do domu samotnej matki, do markotu, do zakonnic. Rozdawałem pieczywo tym ludziom na Łazarzu, którzy czasami przyszli do mnie wieczorem, a wiedziałem, że no, że po prostu ich zasobność kieszeni nie jest zbyt wielka, w tym również studentom. A może to moje zdemoralizowanie wynika z tego, że wychowałem czwórkę wspaniałych synów. Synów, którzy nigdy nie naruszyli prawa, którzy mają swoje własne rodziny, w których nie ma żadnej patologii. To w czymże to zdemoralizowanie? A może, nie wiem, może zrobiono wywiad środowiskowy? Może się okazało, że szeryf internetu to pijak i lump? Nie, kochani, nic takiego nie zrobiono. Po prostu
to ładnie zabrzmiało. Totalnie zdemoralizowany. Mój adwokat w ostatnim słowie powiedział coś, co chyba jest kluczowe dla całej sprawy. W toku tego postępowania nie ujawniono żadnych nowych faktów. Przesłuchano po raz kolejny te osoby, które przesłuchano w pierwszym. Pokazano, że te rozbieżności, które były podstawą do uchylenia wyroku, istnieją nadal. Pokazano chociażby na jednym bardzo klasycznym przykładzie, który ciągle jest jakby przemilczany, że pani Janas w swoim pierwszym zeznaniu złożonym w policji, zeznaniu, którego ja nie mogłem znać, powiedziała: ten pan przyszedł, chciał liczyć pieniądze, ale mój rozmówca telefoniczny polecił mu, aby nie liczył pieniędzy. W pierwszym zeznaniu nic nie wspominała o tym, że powiedziałem, że nie będę liczył, bo policzą na komendzie, czy że policzą prokuratorzy. I to jest jakby najlepszy przykład tych rozbieżności. Bo skoro tak nie mówiłem, to skąd potem w jej zeznaniach, w późniejszych zeznaniach, coś takiego się zdarzyło. Dlaczego się zdarzyło? Ano dlatego, że ta pani ma swojego pełnomocnika i że on oraz pani prokurator wyjaśnili poszkodowanym, że gdyby podtrzymała swoje zeznania złożone na policji, to nie ma żadnej podstawy, aby skarać szeryfa. A wówczas znowu sąd i pani prokurator we Lwówku Śląskim zostaliby z przysłabiową ręką w nocniku. Tak jak powiedziałem, to jest kolejna przegrana bitwa. Oczywiście zaraz w poniedziałek złożę wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku, bo to podstawa do tego, żeby się odwołać. Odwołam się. Natomiast nasuwa mi się nieodparty wniosek. Nieodparty wniosek. Część naszych sądów, szczególnie właśnie tych sądów małych, w bardzo małych miasteczkach, żegluje w bardzo niebezpiecznym kierunku. Żegluje w kierunku prawodawstwa Białorusi. Tam zapewne nie ma tej podstawowej zasady kodeksowej, która mówi: każda wątpliwość na korzyść oskarżonego. Ja jeszcze odniosłem jedno wrażenie, że pan sędzia, który tym razem wyrokował, po prostu zachował się jak taki przysłowiowy kelner z PRL-u. Tym wszystkim młodym, którzy nie pamiętają tych czasów, pragnę wyjaśnić. Kelner z PRL-u miał jedną zasadę: to nie ja, to kolega. I tu jest ta zasada. Sędzia, ponieważ doszedł do wniosku, że sprawa jest skomplikowana, nie do końca się naprawdę da wszystko w tej sprawie ustalić, a jednak orzeka w małym miasteczkowym skansenie, gdzie ludzie żądali skazania szeryfa. Ponieważ to sąd, w którym pracuje jego koleżanka, która dała totalną plamę przy pierwszym wyroku. On jakby stanął po ich stronie, takie znalazł salomonowe wyjście. Skaże go, bo i tak powiedział, że w razie czego się odwoła. To ja go skażę, on się odwoła i ten czas będę czysty. Bo gdyby się okazało, że sąd w Jeleniej Górze go uniewinni, to ja zawsze będę mógł spojrzeć w
swoim koleżankom i kolegom w sądzie oraz swoim sąsiadom w małym miasteczku i powiedzieć: słuchajcie, przecież ja zrobiłem wszystko, żeby tego złodzieja, oszusta skazać. To gdzieś tam na górze, na tej mitycznej górze, tak lubimy się o tej góry obwoływać, na tej mitycznej górze uniewinnili złodzieja. Cześć.